Swoje setne urodziny w minionym tygodniu obchodziła pani Stefania Janowska, która mieszka w Stróżówce. Jubilatka okrągłą rocznicę świętowała bardzo uroczyście, w gronie najbliższych. Spotkanie rodzinne rozpoczęła msza święta w domu jubilatki, odprawiona przez księdza dziekana Stanisława Ruszela. Tuż po niej były życzenia. Nie zabrakło okolicznościowego tortu, z którego świece zdmuchnęła sama jubilatka. Panie Stefaniu, chciałem Panie zapytać, czy jest coś takiego przez te 100 lat, coś Pani utkwiło w pamięci, co szczególnie Pani pamięta? No, II wojna światowa. Przecież miałem już 18 rok, lat. Bo jestem z 42 roku, a w 49 wypada wojna, no to ja już miałem 17 lat. Jak Pani dzisiaj patrzy na świat, co by chciała Pani przekazać, co Pani chciałaby przekazać młodemu pokoleniu? Tak jak mówię, zgoda i miłość, zrozumienie, to jest najważniejsze. I miłość w rodzinie, żeby się rodzina szanowała bardzo, bo to jest podstawa. Dziękuję bardzo. Życzymy kolejnych udanych takich rocznic w gronie rodziny. Dziękuję. Dziękuję bardzo.